Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj, w niedzielę 3 kwietnia i zapraszam jednocześnie do tego, byśmy wspólnie rozważyli się nad dwoma fragmentami biblijnymi, które znajdują się w książce z Biblią na co dzień, a jest to fragment zaczerpnięty z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału, z wersetów 17 i 18 oraz z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, a z wersetów 12 i 13. Zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. Opadły ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Podejrzewam, że część z nas doświadczyła w swoim życiu takich sytuacji, kiedy kolana uginały się wręcz pod ciężarem, które życie na nas kładło, a ręce opadały w poczuciu bezsilności. I wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć różne sytuacje. Wystarczy wymienić te, które w taki czy inny sposób dotknęły, dotykają raczej nas wszystkich. Pandemia, obecnie wojna na Ukrainie, choroba bliskich, może niespodziewana śmierć. W takich chwilach możemy czuć bezsilność i mieć poczucie o bezradności. Nie wiemy, co zrobić z naszymi nogami i rękoma, które nie są w stanie udźwignąć tego, co nas przytłacza. Często, aby zatrzeć to poczucie bezsilności, to przechodzimy do działania. I ma ono na celu zamaskowanie naszego lęku i wzięcia sprawy w swoje ręce. Prostujemy niejako nasze ręce, by móc iść dalej, nie poddawać się w bezsilności. I w ten sposób też chcemy odzyskać władzę nad naszym ciałem i naszymi emocjami, które w tym momencie mogą być skrajne i różne. Niejednokrotnie także tacy obciążeni i przygnębieni idziemy przez życie, maskując to poprzez działanie. Jednak Pan trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota gasnącego nie dogasi. On pozwoli nam iść dalej, wbrew lub na przekór temu, co chce nas przydusić, przygiąć i nie pozwolić iść do przodu. Pan jest tym, który jest w stanie wzmocnić nasze opadłe ręce i kolana. I kiedy nasze kolana i ręce są opadłe, to przechodzimy do działania. Ale w ten sposób tylko maskujemy prawdziwy stan. A ludzie, patrząc na nas, prędzej czy później to zauważą, albo nam nie wystarczy sił. Autor listu do Hebrajczyków wskazuje na to, byśmy prostowali ścieżki dla naszych nóg. A prostując je, możemy wskazać także innym osobom, dokąd zmierzamy. Przed chwilą mówiłem o tym, że maskowanie naszych omdlałych rąk i nóg może być prędzej czy później zauważone. Ono może także doprowadzić innych do zagubienia i poczucia bezsilności. Prostując ścieżki, szukając pomocy u Pana, możemy zyskać wzmocnienie i pocieszenie, jednocześnie budując innych. Cały czas celowo nie mówię,
czym to prostowanie naszych ścieżek może być. Bo to jest indywidualna rzecz każdego z nas. Dla każdego to będzie zupełnie coś innego. Dlatego nie chcę też generalizować, ale wskazać na to, że w naszych słabościach, bezsilności możemy wzywać Pana. Ale nie próbujmy z tym walczyć sami, bo to się raczej nie uda. Wzywajmy Pana, a On pomoże wzmocnić nasze opadłe kolana i ręce i pozwoli wyprostować ścieżki dla naszych nóg.